Witam wszystkich już w trzeci... Wszystkich już... Witam wszystkich już w trzecim odcinku mojego let's playa pod tytułem Gospodarka. Dzisiaj pomyślałem sobie, żeby szybciej szło nam, pojedziemy po pana Edzia. Dobra, jadę szybko. Pan Edzio będzie kosił, a ja może jest zasuję do ten czas. Szybciej pójdzie. Będzie blisko mieszka, to szybko przydarzyło. Już trawa dojrzała, urosła, możemy nie robić na kosy. Już pan będzie czeka. Dzień dobry, siadaj pan, jedziemy. Pomoc potrzebna. Chodź pan. Trzymaj się pan, żeby nie wypaść. Widzę pan jeszcze. Panie Edziu, powiedz pan coś. Nic nie powiem! Co pan tak cicho siedzi? Gadaj coś pan. Nie! Ostatnio 3 piwa wypiłem. I co, potelepało pana? Zimno! Ty może kombajnem będę chodzić? Oczywiście, tylko pokażę panu jak. Bo i dawno nie kusiłem. Dobra, dobra, siedź pan tu. Potrzebuję... Potrzepy ja przyczepę.
Dobra. Siedź pan niech tu. Niech on mi pokaże. Dobra, dobra, siedź pan tu, ja idę bramę otworzyć. Pan się zatrzyma. Muszę kartofle odcenić. No gdzie teraz? Na polu pan oceni. Ale mnie śpieszno. Momencik, zaraz się zatrzymamy. Czy browary trzymają? Otworzę daszek, bo duszno panu coś. Duszno, tak się płacę, że... Jak świnia rzeźni. A ile pan ma hektarów? A na razie mało. Dopiero rozwijam swoją działalność. Ja... No radzie to... Dokładnie 10 hektarów radio. Roboty było, było. Chodź pan, pokażę panu jak. Chodź. Ja nie wiem. Ja nie wiem. No to ci pokażę. Uruchomimy go. Wiesz o co chodzi? Nie do końca! Obroty. Dobra. Powolutku pan sobie będzie jechał, żeby nic tutaj mi nie zrobić. Kawałek pan tylko wykosi dzisiaj. No! Trochę kum mam. O. Wysypywać nie będziemy z tego kawałka, bo nie ma posyp. Nie ma tyle. Nie opłaca się. Przejedzie pan parę. Tam i z powrotem mi starczy. Powolutku. Dobra, masz pan. Nie za szybko.
Gdzie tak pędzi? Ja za ten czas wrócę się po prasę. Spracujemy. Mogłem już na początku poczekać. Teraz już nie pisałem. No tak to znowu ma przyjazd napisać. Pan Eja zaraz powiem się, o co mu daje w robocie. Pan jest Eja w tym kraju. Albo tam mu powiedzie w tym. Nagada coś. Słońce zachodzi powoli. Znowu trzeba uważać, bo nie ma już ten kod. Pan Ego chyba już skończył. No stoi. Wezmę go zaraz do ciemnika z powrotem. Trzeba jedna biada.
To nie wiem. Jest. Do pracy. Tutaj się odmierzało. A tutaj się otwierało jeszcze. To było. Nie, to jest szel. Tego będzie. Nie, pan idzie. Pożaj sobie gdzieś w szaki się wylać. Bolka zbiorę. Ciężko wrócić. Cię wezmę. Gdzie on jest? Panie Edziu, panie Edziu. Gdzie pan jest? Wsiadaj pan. Mlecyk, mlecyk. Dobra, jedziemy. Wie pan, że Sandioma jest stara? Bo tu mam ich klopsy. Ale te spieruny były niedobre. Dużo wysoliła. Czy ma pan może klatkę na story? Nie mam. Nie mam. Szkoda. Bo powiem panu, że... ja w klinice tam mam w lekarnię szczurów. Tak, jak się narysuje. Szczur na szczurze. Normalnie. Tyle gówien sadzą, że obornik normalnie w sadzie rozrzucał. Kartofle. Dobra. Wracają z tego jak moja pierna. Będziemy musieli skończyć pracować w następnym odcinku. Bo już też się dłuży. Ponad 15 minut już jest. Więc na dzisiaj kończymy. Jeszcze znowu mieć problemy z przesyłaniem. Jutro no. Przyjedziemy. Już do końca mu cenię. Pana Edzia jeszcze zobaczymy. Jeszcze będzie pracował. Do widzenia!
Bizonem jeszcze skończę kosić pszenicę. Tam na kawałku nas wprost jest. Jeszcze tam jest. Na rzeką. Rzek jeszcze nie widzieliście, ale zobaczcie ją tutaj. No. To jest skończę prasować. A drugi odcinek. W drugim odcinku idziemy zbierać już. Może jeszcze gdzieś coś dokończymy prasować. No. To dzięki, że mnie dzisiaj oglądaliście. Że ten odcinek oglądaliście. Zapraszam na następny. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich, oglądnijcie. Dzięki.